Dziś w programie Sól Ziemi zapraszamy Państwa w podróż do miejscowości Wigry i jej okolic. Zabierzemy Was we wspaniały rejs statkiem, pokażemy jak przyrządzić kartacze oraz powiemy, czym jest Ruska Bania. Na te i inne atrakcje w programie Sól Ziemi zapraszamy już za moment, a tymczasem przenieśmy się do pokamedulskiego klasztoru, gdzie jest już Gabrysia wraz z gośćmi. Serdecznie witam i zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Sól Ziemi, a gośćmi naszego programu są siostra Blanka Szymańska, doktor Maciej Ambroziewicz, witam. Ksiądz Darek Rogiński, szczęść Boże. Pan Grzegorz Bogdan, szczęść Boże. Oraz pan Stanisław Nalewajka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Malowniczo położony pokamedulski zespół klasztorny, na którego terenie obecnie znajdujemy się, to niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. I może w takim razie od historii tego miejsca zaczęlibyśmy. Kiedy zaczyna się historia kamedułów właśnie w tym miejscu, na tym terenie? No, historia kamedułów zaczyna się tak naprawdę od drugiej połowy wieku XVII, chociaż to miejsce i związki historyczne z tym miejscem są bardzo silne i znacznie dłuższe, bo pierwsze ślady obecności człowieka na tej wyspie odnajdujemy w czasach pradziejowych, ale pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z roku 1418. W Kronice Długosza jest wspomniana wizyta tutaj na łowach króla Władysława Jagiełło. I warto o tym wspomnieć, że w tym miejscu, zanim powstał klasztor wigielski, bywali wszyscy, w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Tutaj koił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny, Zygmunt August. I tak możemy wymieniać różne postacie historyczne, które mają związek z Wigrami. Jakie było znaczenie kamedułów właśnie dla tego regionu? No, kapitalne, bo mówiąc szczerze, ten czas, wiek XVII, to jest początek takiego bardziej intensywnego osadnictwa tutaj wokół Wigier. I kameduli tak naprawdę nadali rytm pracy przy rozwijaniu osadnictwa wokół Wigier. Oni tutaj stworzyli w zasadzie wszystkie wsie, które do tej pory istnieją, to powstały w czasach kamedulskich. Ba, miasto Suwałki, główne miasto regionu, które nadało nazwę regionowi Suwalszczyzna, zostało założone właśnie przez kamedułów. I w herbie tegoż miasta, o czym warto wspomnieć, jest znak kongregacji Monte Corona, takie trzy góry z krzyżem i koroną. Ten sam znak był używany właśnie przez kamedułów, którzy budowali ten klasztor. Ale chyba burzliwe były dzieje kamedułów i tego klasztoru. Jakby Pan mógł nam przybliżyć, jak się potoczyły ich losy? Ja zawsze mówię trochę może złośliwie, że to miejsce świetnie pokazuje, jak wyglądały losy Europy w tej części jakby Europy. Ponieważ ten klasztor był zbudowany przez polskich i włoskich budowniczych architektów. W wieku XIX był rozbierany, niestety po utracie niepodległości i przepędzeniu stąd zakonników, był rozbierany na cegłę i kilka budynków w Suwałkach, w tym częściowo ratusz suwalski, jest zbudowany właśnie z tej cegły kamedulskiej. Potem w czasie I wojny światowej tutaj broniły się oddziały rosyjskie, atakowali Niemcy. Kościół został obrócony w ruinę i nawet w roku 1920 jest taki zapis, nie klasztor kamedułów w Wigrach czy kościół w Wigrach, tylko ruiny w Cimuchowiźnie, bo nawet ciężko to było dojechać, a to jest wieś sąsiednia.
ale szczęśliwie w okresie międzywojennym udało się podnieść z ruin kościół, zbudować kilka budynków pomocniczych. Niestety przychodzi II wojna światowa, jest rok 1944, tym razem bronią się Niemcy, atakuje Armia Czerwona, powtórnie obraca kościół w ruinę. I tak naprawdę od roku 1946 zaczęły się prace przeodbudowy tego miejsca. W końcu lat 50. zapadła decyzja, aby zrekonstruować klasztor i to, co widzimy tutaj, to jest efekt pracy konserwatorów polskich, naszych architektów, którzy to odbudowali. Warto wspomnieć, że to miejsce zostało ufundowane przez króla Jana Kazimierza właśnie z przeznaczeniem dla braci Kamedułów w celu odkupienia złych losów Rzeczypospolitej, bo zostało to ufundowane tak naprawdę po potopie szwedzkim, po tych klęskach, które dotknęły Rzeczpospolitą. I to miejsce ma ten ścisły związek zapisany w akcie fundacyjnym. Do historii myślę, że jeszcze wrócimy, a teraz może, księże Darku, na tym miejscu od 1 maja, o ile dobrze pamiętam, działa Węgierski Areopag Nowej Ewangelizacji. Czym on jest i dlaczego został powołany? Węgierski Areopag Nowej Ewangelizacji jest dziękczynieniem diecezji łódzkiej za beatyfikację Jana Pawła II, którego klasztor miał zaszczyt gościć tutaj w Wigrach w 1999 roku, w dniach od 8 do 10 czerwca. Podczas pielgrzymki do Polski Ojciec Święty odwiedził Ełk, gdzie odprawił mszę świętą, natomiast tutaj przybył, aby odpocząć. Piękno jezior, piękno Wigierskiego Parku Narodowego, piękno klasztoru Wigierskiego dało niepowtarzalny klimat, dzięki któremu Ojciec Święty jakby nabierał sił do dalszej pielgrzymki. Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji został powołany przez Jego Ekscelencję księdza biskupa Jerzego Mazura, biskupa łódzkiego, 8 grudnia 2010 roku, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przypomnę tylko, że Kościół Wigierski nosi właśnie tytuł niepokalanego poczęcia, więc nawiązuje to również i do ojców Kamedułów, którzy pierwsi ten tytuł Kościołowi nadali. Nawiązuje to również do Jana Pawła II, który to tu stół cały zawierzył się Matce Bożej, jak również i właśnie dzieło Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, ma patronować Wigierskiemu Areopagowi. 132 lata pobytu ojców Kamedułów na Wigrach, miejsce przemodlone przez nich, pobyt Ojca Świętego, jego nauczanie są dla nas wyzwaniem. Chcemy, aby tutaj jakby człowiek mógł na nowo nabierać sił, a przede wszystkim odnawiać swój kontakt z Bogiem. I nawet ci, którzy przybędą niechcący do klasztoru, jako turyści, przypadkowi goście, chcemy, żeby stąd nie wyszli obojętni. Dodatkowo klasztor ma dobre też zaplecze dla pielgrzymek, dla rekolekcji. Posiadamy 120 miejsc noclegowych, zaplecze gastronomiczne, dzięki czemu odbywają się rekolekcje kapłańskie, również rekolekcje dla różnych wspólnot, ruchów. Myślę, że przy dzisiejszych czasach, kiedy człowiek bardzo szybko pędzi, kiedy jest takie zamieszanie, takie miejsce jest potrzebne, kiedy można się zatrzymać i zastanowić się, od kogo wyszliśmy i do kogo zmierzamy. Tak jak już właśnie ksiądz Darek wspominał, siostro, w tym miejscu gościł niejednokrotnie Karol Wojtyła jako ksiądz, biskup, kardynał, potem papież. W naszej ojczyźnie powstaje wiele szlaków właśnie, aby upamiętnić pobyt Ojca Świętego w różnych regionach polskich. Tutaj diecezja ełcka także wybudowała Ojcu Świętemu, można powiedzieć takim językiem metaforycznym, pomnik w postaci szlaków. Jest to niewątpliwie żywy pomnik, który będzie wznoszony praktycznie przez cały czas, dokąd tylko ludzie, pielgrzymi będą chcieli nim wędrować, bo mówimy o dwóch szlakach papieskich, przy czym Wigry są jakby zwornikiem tych szlaków, są sercem, gdzie jeden szlak, a jest to szlak tajemnice światła, szlak pieszy, rowerowy, konny, zimą narciarski, tu się kończy, rozpoczyna się w Ełku, kończy się na Wigrach,
A drugi szlak, szlak kajakowy, tajemnice zawierzenia, właśnie Zwingier bierze swój początek i jego trasę wyznacza spływ kajakowy, jaki Karol Wojtyła wraz ze swoim środowiskiem krakowskim, czyli swoimi podopiecznymi z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Spływ, który odbył w roku 1954 pod koniec lipca, w dniach od 19 do 31. Poszczególne etapy szlaku papieskiego, proszę siostry, można pokonywać na różne sposoby. Tak, w zależności od możliwości pielgrzymów, którzy na ten szlak się wybierają. Można cały szlak papieski, zarówno tajemnice światła, ten pieszo-rowerowy, czy szlak kajakowy, tajemnice zawierzenia, można pokonywać w całości. Trzeba wówczas sobie zagwarantować przynajmniej 5 pełnych dni swobodnego, wolnego czasu. Można też podzielić sobie wędrowanie czy pokonywanie tych szlaków na poszczególne odcinki. Trasę szlaku Tajemnice Światła wyznacza 5 etapów, tak jak 5 tajemnic różańcowych. W każdym z tych etapów, czyli w Ełku, w Rajgrodzie, w Studzielnicznej, w Mikaszówce, w Sejnach i w Wigrach są zapewnione miejsca noclegowe, jest odpowiednie zabezpieczone miejsce, jeśli chodzi o wyposażenie gastronomiczne. Można skorzystać z postoi. Szlak ten jest przygotowany zarówno pod pielgrzymów indywidualnych, jak też grup zorganizowanych. Jest przygotowany również z myślą o rodzinach, które pragną pielgrzymować razem, właśnie wybierając jeden tylko etap lub łącząc 2-3 etapy, lub też pokonując cały szlak. Jeśli chodzi o szlak Tajemnice Zawierzenia, czyli szlak kajakowy, to podobnie jak w przypadku szlaku światła, wyznacza go 5 etapów ze stosownym czasem do rozważania papieskich aktów zawierzenia, o czym myślę, że będzie jeszcze okazja wspomnieć. W każdym z miejsc postojowych jest przygotowana baza noclegowa i zaplecze gastronomiczne. Siostro, a te osoby, które w jakiś sposób nie mogą aktywnie uczestniczyć właśnie w takich spływach kajakowych, czy w ogóle wziąć udział aktywnie w tych szlakach papieskich, czy jest jakaś inna forma właśnie poznawania tych szlaków? Zachęcamy osoby, te, które z różnych powodów nie mogą wybrać się i aktywnie pielgrzymować tymi szlakami, do wędrówki wirtualnym szlakiem papieskim, która to wędrówka jest dostępna na stronie internetowej Szlaków Papieskich Diecezji Ełckiej. Wspomnę też, że szlaki papieskie Diecezji Ełckiej zostały utworzone i pobłogosławione również w porozumieniu z Fundacją Szlaki Papieskie z Krakowa, której to celem fundacji jest jakby postawienie pieczęci, że te trasy, które zostały wyznaczone, są prawdziwe i autentyczne i niewątpliwie związane z pobytem Ojca Świętego na tym terenie. I Ojciec Święty powiedział kiedyś takie słowa, aczkolwiek nie odnosiły się, tak jak siostra już kiedyś wspominała, konkretnie może do tego miejsca, pilnujcie mi tych szlaków. Tak, są to słowa wypowiedziane podczas pielgrzymki do Polski, konkretnie w Nowym Targu. Zwrócił się wówczas do zebranych wiernych ze słowami, pilnujcie mi tych szlaków, ja tu u was byłem. A po powrocie do Watykanu jakby dopowiedział jeszcze swoje życzenie, dobrze by było, aby w jego biografii umieścić wszystkie trasy, na których Jan Paweł II był. Rzeczywiście diecezja ełcka z inicjatywy Jego Ekscelencji księdza biskupa Jerzego Mazura to wezwanie podjęła i niewątpliwie upamiętnia te słowa, realizuje życzenie papieża, przygotowując i dbając o szlaki papieskie diecezji ełckiej. Tajemnice światła, szlak różańcowy i tajemnice zawierzenia, czyli szlak osobistych aktów zawierzenia Jana Pawła II. A właśnie na takim spływie kajakowym, tajemnicach światła, znajduje się w tym momencie Basia, która próbuje swoich sił na kajaku. Basiu, prosimy. Szanowni Państwo, znajdujemy się na kajakowym szlaku papieskim Tajemnic Zawierzenia, w miejscu, w którym pływał kajakiem ksiądz Karol Wojtyła wraz ze swoimi młodymi towarzyszami w roku 1954, a później właśnie tutaj już jako Jan Paweł II pływał statkiem. Spływy kajakowe to fantastyczna zabawa, ale przede wszystkim miejsce niezwykłych spotkań z przyrodą, z ludźmi, a przede wszystkim z Bogiem. Jan Paweł II powiedział, pilnujcie mi tych szlaków, dlatego gorąco zachęcamy do wspólnych, rodzinnych wędrówek szlakami błogosławionego Jana Pawła II właśnie tutaj na Wigrach.
Wigerski Park Narodowy leży w sercu Suwalszczyzny. To jeden z piękniejszych regionów. Tam również na terenie tego parku znajduje się muzeum. Jakbym mogła prosić o przybliżenie nam takich najciekawszych zakątków właśnie Wigierskiego Parku i tych rzeczy, które trzeba po prostu zobaczyć w Wigierskim Parku Narodowym. Jezioro Wigry, Wigierski Park Narodowy jest tym sercem Suwalszczyzny, a w jego centrum jest klasztor wigierski, ale oczywiście klasztor wigierski to nie jedyna atrakcja, która towarzyszy Wigrom i jest związana z Wigierskim Parkiem Narodowym. Wigierski Park Narodowy to oczywiście przepiękna przyroda, która jest wokół. Zresztą to miejsce było opisywane dużo wcześniej, zanim park powstał, przez pisarzy i poetów. Też warto o tym wspomnieć. Ale walory przyrodnicze i walory kulturowe mamy pokazane czy udostępnione turystom na naszych szlakach, które przecinają ten park. To jest ponad kilkaset kilometrów różnych szlaków, i rowerowych, i pieszych, ale też i oczywiście wodnych, o czym również siostra wspominała. W Wigierskim Parku Narodowym oczywiście mamy obiekty, które są udostępnione turystom, między innymi Muzeum Wigier. Muzeum, które znajduje się w miejscowości Stary Folwark. Jest to placówka, która działa od 3 lat. Jest to muzeum interaktywne, gdzie staramy się przybliżyć walory tego miejsca poprzez multimedia, poprzez ciekawą ekspozycję. Także serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Wigierskiego Parku Narodowego oczywiście i naszego Muzeum Wigier. Czym ten Wigierski Park Narodowy wyróżnia się spośród innych parków w Polsce? Jest to jedyny park, który ma taki zespół jezior, bo oczywiście jezioro Wigry jest połączone z zespołem kilkudziesięciu innych jezior. Przez Wigry przepływa rzeka Czarna Hańcza, która bierze swój początek z okolic najgłębszego polskiego jeziora o nazwie Hańcza. Tutaj zresztą walory przyrodnicze tego miejsca były docenione jeszcze przed I wojną światową. Tutaj polscy badacze badali to jezioro, a po I wojnie światowej tu właśnie powstała pierwsza taka poważniejsza stacja hydrobiologiczna, która również zajmowała się badaniami tego jeziora. Także kolebka polskiej hydrobiologii też związana jest z Wigrami i tym miejscem. I jeden z wybitnych polskich uczonych właśnie tutaj rozsławił też to miejsce. Myślę, że nie jeden polski uczony, ale akurat... Szczególnie jedno nazwisko znane. Akurat, jeśli chodzi o naszych uczonych, no to warto tu wspomnieć o twórcy i kierowniku stacji hydrobiologicznej. Zresztą w tym budynku mieści się teraz Muzeum Wigier. Tutaj mówimy o doktorze Alfredzie Lityńskim. Jednym ze sposobów zwiedzania Wigierskiego Parku Narodowego są szlaki kajakowe, rowerowe, różnego rodzaju szlaki. Może pana Stanisława z biura turystycznego poprosimy o przybliżenie nam różnego rodzaju form zwiedzania Parku Narodowego. Oczywiście sztandarowym produktem są spływy szlakiem papieskim, ale oprócz typowych spływów tymże szlakiem, czyli Czarną Hańczą, mamy wiele innych szlaków turystycznych i wiele innych spływów. Spływy takie typowo turystyczne trwają 8 dni, czasami są trochę krótsze. Płyniemy zwykle z jeziora Wigry do Augustowa. Oprócz szlaków Czarnej Hańczy mamy również szlaki takie jak szlak Rozpudy, również przedłużony szlak Czarnej Hańczy z Wigier do Druskiennik. Przepływamy wtedy przez dwie granice, granicę białoruską i granicę litewską. Po stronie litewskiej płyniemy Niemnem i tam kończymy spływ. Żeby to zamknąć, musimy również turystów przewieźć z powrotem do Wigier i tutaj w zasadzie się kończy cała impreza. Oprócz spływów kajakowych mamy również wycieczki rowerowe, wycieczki również powozami. Dość ciekawą propozycją jest jednodniowy zawrót głowy. Wygląda to w ten sposób, że wsiadamy na rowery pod klasztorem, jedziemy do miejscowości Płocicno, tam wsiadamy na kolejkę wąskotorową, dalej dojeżdżamy do Krusznika i z Krusznika przejeżdżamy powozami do miejscowości Jastrzęby, skąd zabiera nas statek albo jachty i płyniemy z powrotem do Wigier. I to jest takie kółko całodniowy
całodniowa impreza, która cieszy się dość dużym powodzeniem. Jeśli chodzi o turystykę dla osób może mniej wprawnych, to proponujemy również wycieczki do Wilna. Są to takie często sentymentalne podróże. Wiele osób, które przyjeżdża na Suwalszczyznę, ma również tutaj korzenie swoje. Szanowni Państwo, a oto kolejna atrakcja tego regionu. Gorąco zapraszam na rejs statkiem Kamedua. Jesteśmy już na statku Kamedua, a ze mną jest armator tego statku, pan Piotr Łukowski. Dzień dobry. Witam, pani Basiu. Panie Piotrze, podobno ten statek pływa po tej samej trasie, którą płynął Ojciec Święty, papież Jan Paweł II w 99 roku. No tak, zgadza się. Standardowe rejsy mamy taką skróconą trasą papieską, szlakiem papieskim, tak, tym samym, który się pokrywa z tym, którym papież Jan Paweł II pływał w 99 roku, kiedy wypoczywał na Figrach. Czy turyści przybywający tutaj bardzo chętnie korzystają właśnie z tego typu rekreacji? Tak, tak. No naprawdę nie możemy narzekać na brak turystów. Zainteresowanie jest bardzo duże. Po pierwsze, że jest to szlak papieski, po drugie, no, są piękne widoki tak na jeziorze Wigry. Jest to związane głównie z klasztorem. Tak. Jak długo trwa taki rejs? Rejs trwa około godziny. Godzinę 5, godzinę 10 minut. Panie Piotrze, jakie atrakcje czekają na turystów, którzy uczestniczą w rejsie? No, na pewno można zobaczyć z zupełnie innej perspektywy cały klasztor, taki półwysep klasztorny. Poza tym jest no, masę też atrakcji związanych z Wigierskim Parkiem, czyli no, piękna natura, kormorany, ptactwo, tak, różne też wioseczki, które otaczają takie stare, tradycyjne. Tak? No, głównie to. A jacy turyści tutaj przyjeżdżają? No, są to głównie turyści, znaczy mamy sporo grup i turystów, którzy są związani z kościołem, tak? To są grupy rekolekcyjne, pielgrzymkowe, turyści indywidualni, natomiast są to turyści, którzy szukają przede wszystkim ciszy, spokoju, tak? Jakiejś refleksji. I może na zakończenie jeszcze takie pytanie. Proszę nam wytłumaczyć mi i naszym widzom, kim jest armator właściwie, bo kapitan statku to jest taka osoba bardzo znana, szanowana na statku, a kim jest armator? No tak, kapitan to jest osoba, która odpowiada za statek, jest to kierownik statku. Natomiast armator, no jest to, mówiąc najprościej, właściciel statku, ewentualnie osoba, która takim statkiem zarządza. Tak. Panie Piotrze, czy pan uczestniczy we wszystkich rejsach? We wszystkich nie, ale w bardzo wielu. Myślę, że Wigry jest to przepiękna, malownicza okolica, więc warto również wybrać się w taki wspaniały rejs, ale myślę, że zaproszenie na taki rejs to najlepiej tutaj nam wyśle pan armator. No więc ja oczywiście ze swojej strony serdecznie zapraszam tak wszystkich nad Wigrę, zapraszam na rejsy statkiem. Pomiędzy 1 maja a 31 października jest to możliwe. Serdecznie zapraszamy, no po to tu jesteśmy.
Bardzo wiele atrakcji. Na pewno jedną też z takich atrakcji są warsztaty muzyczne prowadzone tutaj właśnie na Wigrach. Panie Grzegorzu, jakbym mogła poprosić o przybliżenie nam tych warsztatów, które miały miejsce i na pewno jeszcze będą się odbywały niejednokrotnie. Sam klasztor wigierski skłania do pewnych przemyśleń, można by powiedzieć, no i przede wszystkim wyciszenia się muzycznego również. Sami kameduli zbyt często nie używali śpiewu, no, wynikało to z ich reguły, chociaż nie do końca, bo były tam też takie elementy, w których posługiwali się śpiewem. Natomiast rzeczywiście inicjatywa, która od wielu lat ma tutaj swoje miejsce, Wigierskie Spotkania Chorałowe Gregorianum, organizowane od 3 lat, będą kontynuowane, skierowane do miłośników śpiewu churalnego zarówno z Polski i Litwy, bo musimy mieć cały czas świadomość, że jesteśmy na tym pograniczu polsko-litewskim. Również świadomość, jeśli chodzi o chorał gregoriański, przez wiele lat stała się rzeczywiście poparta wieloma badaniami naukowymi. Nie jest to chorał, który przez wiele lat wykonywało się w sposób, powiedziałbym, bardzo taki no, bez jakichkolwiek przemyśleń i badań. W tej chwili jest rzeczywiście bardzo, bardzo poparty, bardzo mocno badaniami naukowymi. No i rzeczywiście wraca się do tej pierwotnej formuły wykonywania chorału, co jest rzeczą bardzo istotną. My w swoim zamierzeniu, już tym początkowym takim, organizując te warsztaty, sięgnęliśmy właśnie do kolebki, a jednocześnie do autorytetów, które tutaj przyjeżdżały. Oparliśmy to o, powiedziałbym, taki patronat naukowy Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Szczególne ukłony w kierunku księdza profesora Kazimierza Szymonika, również doktora Michała Sławeckiego. Bywali tutaj również tacy odtwórcy i badacze chorału, jak profesor Alberto Turco, również Nino Albaroza. Są to zupełnie postacie encyklopedyczne, które przejdą z pewnością do takiego kanonu i odtwórców, i badaczy chorału, o których będziemy mogli za lat kilka przeczytać we wszystkich ważniejszych encyklopediach. Udało się nam dzięki życzliwości i, no, nie ukrywam, pracy tych wszystkich ludzi, pozyskać ich tutaj. Oni przyjechali tutaj, prowadzili rzeczywiście warsztaty. I można by powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że w Polsce ten chorał odradza się po wielu, wielu latach. Ma coraz większą ilość, że tak powiem, wykonawców, ale ważną rzeczą jest również chorał, który jest wykonywany po drugiej stronie naszej granicy, no więc po stronie litewskiej. Tam rzeczywiście zainteresowanie chorałem jest ogromne i, co jest ważne, tam ci ludzie poszukują również tej popartej badaniami naukowymi odtwórstwa tego chorału. Nie są to rzeczy takie spontaniczne, powiedziałbym, takich domorosłych wykonawców, czy bądź, powiedziałbym, takich pseudobadaczy, bo rzeczywiście ich jest całe mnóstwo. Natomiast generalnie sięgają do tych źródeł i chwała im za to, że chcą przyjeżdżać na te spotkania. Jest ich naprawdę bardzo wielu. No i myślimy o takiej formie integracji tych środowisk. Myślę, że Wigry, w związku z tym, że również kolejny ośrodek kamedulski, Pożajście, Kołokowna, jest takim ośrodkiem dość bliskim Wigrom, możliwości współpracy z tymi środowiskami jest bardzo duża, którą żeśmy rozpoczęli, no i chcemy na pewno kontynuować. W trakcie naszego dzisiejszego programu towarzyszy nam zespół Pogranicze. To zespół, który, no, też miał zaszczyt śpiewać Ojcu Świętemu w trakcie jego wizyty właśnie tutaj na Wigrach. No tak, to jest zespół rzeczywiście, który dostąpił tego zaszczytu, że mógł bezpośredniej bliskości śpiewać Ojcu Świętemu podczas jego pobytu na Wigrach. No ale też trzeba jakby jasno powiedzieć, nawiązując do stylistyki, którą ten zespół uprawia, to jest zespół odtwarzający i tworzący w pewnym sensie muzykę ludową Suwalszczyzny. Więc jest taka ważna informacja, że zespół, który śpiewa w sposób wielogłosowy, no, w polskiej tradycji śpiewaczej, szczególnie tej muzyki ludowej, są 2 ośrodki, których śpiewa się wielogłosowo. No, to jest Podhale i ta część górska, prawda? No i Suwalszczyzna. Podhale to są jakby zupełnie inne uwarunkowania.
Jeśli chodzi o Suwalszczyznę, jest to przede wszystkim ta bliskość granicy z Litwą. No i tam te zespoły, które posługują się wielogłosowością w tej swojej pierwotnej formule, prawda, ale jednak również zespół Pogranicze jest zespołem śpiewającym w sposób wielogłosowy. To jest bardzo ważna informacja, bo nieczęsto się w Polsce spotyka zespoły tego typu z racji na warunkowania takie totalnie geograficzne. Ale zespół rzeczywiście bardzo interesujący od wielu lat, uprawiający muzykę tą tradycyjną, czerpiący z tradycji pogranicza polsko-litewskiego. No i przede wszystkim z wielkimi osiągnięciami, czy to w Kazimierzu, czy na innych festiwalach tej kultury tradycyjnej. W takim razie zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na krótką przerwę muzyczną właśnie w wykonaniu zespołu Pogranicza. Mamusiu, mamusiu, ktoś w okienko puka. Pewnie to jasieniek, pewnie to jasieniek, Kasieńki swej szuka. Pewnie to jasieniek, pewnie to jasieniek, Kasieńki swej szuka. Mamusiu, mamusiu, jedzie mój Janeczek, jedzie pierścioneczek, wiezie pierścioneczek i biały wianeczek. Wiezie pierścioneczek, wiezie pierścioneczek i biały wianeczek. Nie pukaj w okienko, bo mama się gniewa. Zaraz do komory, zaraz do komory, na kluczyk zamyka. Zaraz do komory, zaraz do komory, na kluczyk zamyka. Na kluczyk zamyka, żeby nie wyjrzała. I z tobą Jasieńku, i z tobą Jasieńku nie powędrowała. I z tobą Jasieńku, i z tobą Jasieńku nie powędrowała. Boże, dopomóż Maryjo kochana, czy do Maryn nadbierała, czy dużo Maryn nadbierała. Nie tak wiele Maryn nadbierała, jak ja ciebie, Jasieńku, czekała, jak ja ciebie. Jasieńku czeka. Pójdźmy dalej, oj, w dalsze doliny, tam na wieżem czerwieńszych malinek, tam na wieżem czerwieńszych malin. Słońce nisko pod wieczór zachodzi, czas do domu. Jasieńku kochany, czas do domu. Jasieńku kochany. Oj, nie bój się, Maryniu, niczego ja przepuszczę, aż do dworu twego ja przepuszczę, aż do dworu twego ja przepuszczę, aż do dworu twego, a czy przyjmiesz na noc mnie samego, a czy przyjmiesz na noc mnie samego.
już wszystkie maliny pójdziesz, Jasiu, do innej dziewczyny pójdziesz, Jasiu, do innej dziewczyny. Oj, nie pójdę, Maryniu kochana, boś ty dla mnie za żonę wybrana, boś ty dla mnie za żonę wybrana. Drodzy Państwo, zwiedzać Wigry można na różne sposoby. Pieszo, kajakiem, rowerem, statkiem. W jaki jeszcze sposób? Zobaczcie sami. Niewątpliwie techniczną atrakcją tego terenu jest kolejka wąskotorowa, przystosowana do przewozu turystów, a o szczegółach opowie nam maszynista pan Paweł Chmielewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wigierska kolej wąskotorowa powstała w 2001 roku i jest jedyną chyba atrakcją turystyczną tutaj w okolic Wigier i Suwalszczyzny, taką, bo innych kolejek na tym terenie nie ma. Kursuje latem nie tylko w weekendy, ale codziennie, rozkładowo po 3-4 kursy dziennie. Przyjeżdżają tutaj całe rodziny, mnóstwo dzieci, szkoły bardzo chętnie. I jak długo trwa cały kurs? Przejazd taką kolejką trwa 2,5 godziny. Po drodze są 4 przystanki, są punkty widokowe. Trasa kolejki przebiega praktycznie nad brzegiem jeziora, gdzie można zejść, są pomosty, można namoczyć nogi. Są tak zorganizowane przystanki, że każdemu to odpowiada, można tak powiedzieć. Prędkość jest tak dobrana, że można praktycznie by było wysiąść w pierwszym, a wsiąść w ostatnim wagonie pociągu. Chociaż to nie jest wskazane ze względu bezpieczeństwa. Czyli w takim razie pozostaje nam tylko zaprosić naszych widzów na taką małą, krótką wycieczkę, prawda? No tak, zapraszamy serdecznie. Jeździmy praktycznie cały rok. Tak jak już mówiłem, w sezonie jeździ to rozkładowo 3 razy dziennie, 4, a poza sezonem grupy zorganizowane bardzo chętnie jeżdżą, szkoły i zakłady pracy przyjeżdżają. Zapraszam Państwa na wspaniałą wycieczkę kolejką wąskotorową. Zapraszam. Każdy zakątek Polski, każdy region ma związane z powstaniem tego regionu jakieś legendy czy opowiadania. Czy tutaj również na Wigrach są jakieś takie legendy i opowiadania, które mówią o tym regionie? Wigry nie są wyjątkiem. Oczywiście jest mnogość legend związanych z Wigrami, z kamedułami. Zresztą samo to pojawienie się nazwy Wigry ma swoje legendarne początki, bo ponoć nazwa Wigry wzięła się stąd, jak mówi legenda, że tutaj bywał w czasie łowów Władysław Jagiełło. Dotarł na jakąś wyspę
i na tej wyspie byli mężowie, co w języku litewskim oznaczało Wiraj. Stąd wzięła się nazwa Wigry. Oczywiście językoznawcy potem twierdzili zupełnie inaczej, że Wigry pochodzi od nazwy Wingris, czyli jezioro kręte. Inna legenda z kolei mówi, skąd wzięła się ryba sieja w Wigrach. Jest to chyba najbardziej znana legenda wigierska. Tutaj właśnie jeden z braci o imieniu Barnaba był kucharzem, a Przeor był osobnikiem łakomym i sobie zażyczył sieje. Wtedy nie było siej w Wigrach. Wezwał kucharza, nakazał mu przygotowanie tejże ryby. No i bardzo bał się oczywiście tego swego przełożonego Baciszek Barnaba. Nie wiedział, co ma zrobić. No i w takiej rozpaczy wykrzyknął, że może wejdzie w układy z diabłem. Zawezwał właśnie diabła. Diabeł oczywiście natychmiast się pojawił, bo taka niewinna dusza zakonnika była łasym chyba kąskiem dla diabła. Zawarto oczywiście układ, podpisano cyrograf, ale warunkiem było dostarczenie tejże ryby przed świtaniem, zanim zabiją dzwony na jucznię, czyli na tą pierwszą poranną mszę. Ale dzień mijał, nadszedł wieczór i Barnaba zaczął myśleć, że całe jego to mnisie życie diabli wezmą, czyli straci duszę, zaczął wtedy strasznie rozpaczać. I ten rozpacz, ten płacz tego mnicha usłyszał jednak Przeor. Dotarł do jego celi, zapytał się, o co chodzi. Ten się w końcu przyłamał, wyjawił, że zawarł pakt z diabłem, a już dochodziła właśnie ta godzina, kiedy miano bić na jucznię. Natychmiast pobiegli właśnie obaj zakonnicy w kierunku wieży zegarowej, niedaleko tej wieży jesteśmy, i usłyszeli, że tutaj gdzieś tam od południa ten diabeł chyba się przemieszcza, bo było słychać jakiś furkot straszny. I przesunęli wskazówki zegara, żeby ten zegar wcześniej zaczął bić na jucznię. Zakonnicy wyszli ze swoich cel, żeby się modlić, i diabeł się wystraszył, ze złości cisnął tę rybę w toń jeziora. Do tej pory w Wigrach jest ta ryba właśnie sieja. Jak się ją wyciąga zresztą z wody, to ma odciśnięte 5 diabelskich pazurów właśnie na boku. A ten skarb pod klasztorem jeszcze się znajduje? Na pewno tak. Myślę, że skarb pod klasztorem się znajduje, bo warto o tym wspomnieć, że zakonnicy rządzili ogromnym latyfundium. Pomnożali bogactwa z dóbr puszczańskich pochodzące, produkowali żelazo, transportowali drewno. Właściwie nie tylko na teren Polski, ale także do wielu krajów poza granicami Polski. Produkowali dziegieć, produkowali smołę, także byli dość zamożnymi zakonnikami. I kiedy władze zaborcze pruskie zdecydowały się zlikwidować klasztor, no te bogactwa pewnie gdzie zostały ukryte. Może zakonnicy liczyli, że tutaj powrócą. Także mamy pod naszymi stopami ogromne ilości piwnic, które są częściowo zasypane. Także na pewno te skarby gdzieś tutaj tkwią. Ksiądz Darek patrzy z niepokojem. Mam nadzieję, że tu nie będą nam teraz rozkopywać, księże Darku. Tak? Nie, inna legenda jeszcze głosi, że Wigry miały zatonąć, kiedy przybędzie tutaj Ojciec Święty. Tak. Pod naporem właśnie wszystkich pielgrzymów przybywających, którzy by chcieli na Wigrach zobaczyć Ojca Świętego, Wigry jako wyspa miała się zapaść, ale pracownicy Biura Ochrony Rządu tak strzegli Wigier, aby Ojciec Święty mógł spokojnie odpoczywać, więc legenda się nie sprawdziła, ale pobyt Ojca Świętego jest jak najbardziej autentyczny. Na całe szczęście ta legenda się nie spełniła, księże Darku. Oczywiście, dzięki temu wszyscy możemy właśnie korzystać z piękna uroku. Zresztą Wigry są takim naturalnym też miejscem, trzeba zauważyć, dla wszystkich pielgrzymujących do Wilna. Tutaj bardzo często pielgrzymi również się zatrzymują na nocleg. Myślę, że sam pobyt Ojca Świętego jest najlepszą właśnie reklamą dla Wigier, a wszystkie inne legendy również zachęcamy, są dostępne na stronach internetowych Wigierskiego Arałpagu Nowej Ewangelizacji, gdzie można je nawet odsłuchać, więc ta historia w legendach również w jakiś sposób jest ukryta. W trakcie naszego dzisiejszego programu poznamy również kuchnię regionalną. Basiu, co będziemy gotować? Niewątpliwie podróże wzmagają apetyt, a jakimi potrawami regionalnymi mogą poszczycić się Wigry? O tym opowiedzą nam pani Gabrysia i pani Aneta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jaką potrawę dzisiaj panie nam zaproponują? Dzisiaj robimy kartacze.
To jest nasza regionalna potrawa. I do przyrządzenia tych kartaczy? Do przyrządzenia kartaczy potrzeba jest ziemniaki obierane, potarkowane. Do tego dodajemy ziemniaki gotowane i mąkę ziemniaczaną. I oczywiście krochmal, który jest z tych ziemniaków. I to wszystko dokładnie ugniatamy, żeby było dobrze wyrobione. Dalej dodajemy, gotujemy mięso. Mięso wieprzowe i podgarle. Kroimy później, doprawiamy i robimy wielkie kluski. To może pokażmy, jak przyrządza się tą potrawę. Oczywiście. Od czego zaczynamy? Ciasto poprzednio starte, wyciśnięte do odpowiedniej konsystencji. Dodany jest do tego krochmal z ziemniaków. Musimy wyrobić, dodając ziemniaki gotowane oczywiście doprawiamy to solą koleżanka w międzyczasie pokroi mięsko, które było wcześniej ugotowane to jest farsz do kartaczy czy to musi być mięso wieprzowe, czy można użyć innego mięsa? Można użyć innego mięsa na natomiast mięsko wieprzowe jest mięsem takim bardziej tłustym, które chyba najlepiej nadaje się do tego. Do wołowiny to raczej. Raczej to już jest suche mięsko i taką inną ciekawą rzeczą, którą robimy przy kartaczach, to jest to, że nasze mięso jest gotowane i siekane. Przeważnie wszyscy, którzy robią, jest to mięsko surowe, mielone. Tak, więc wtedy w kartaczu mamy taką mieloną gałkę. Czyli tradycyjny kartacz nie może być mielony, tak? Musi być mięso, musi być krojone. Mielony, może być mielony, z tym to jest po prostu łatwiejsze. I smaczniejsze. No tak, mięsko mamy wyrobione. Ziemniaczki też. No i tak wygląda gotowe mięsko, gotowe ziemniaczki na kartacze. I jeszcze tylko mąka. Oczywiście proporcje są zawsze inne, dlatego że każdy ziemniak jest inny. Jeden jest bardziej wodnisty, drugi mniej wodnisty, jeden ma więcej krochmalu. Czyli jaką konsystencję musi mieć ta masa ziemniaczana? Wyczuwalną pod palcami. Tego nie da się opisać, jaka to ma być konsystencja. Po prostu jeżeli widzę, że jest za mało krochmalu, dodaję mąkę ziemniaczaną. Jeżeli tego krochmalu jest dużo, tej mąki może nie być. Czyli tutaj główną rolę gra doświadczenie. Myślę, że tak. Na pewno. No i to już jest gotowe ciasto. Do pokrojonego mięska dajemy surową cebulę, pokrojoną w kosteczkę. Mam nadzieję, że nie będziemy płakać. Chyba nie. Na powietrzu może nie. I takie gotowe kartacze, z czym możemy podawać? Gotowe kartacze podajemy tylko za smażką, czyli słoninka. Najlepiej, żeby to była słoninka pokrojona w drobną kosteczkę. Do tego cebulka podsmażone. Kartacze są okraszone tłuszczykiem. Czy jakaś surówka, sałatka jest? Kapusta biała. Jeżeli to biała kapusta. Surówka z białej kapusty, ewentualnie kiszona właśnie. Dobrze. Mięsko też doprawiamy solą, pieprzem, to już sobie do każdy do smaku, żeby wiadomo, ktoś lubi bardziej słono, ktoś mniej słono. No i robimy kartacze. Tak, ugniatamy kluchy. Ugniatamy kluchy. Jak mówiłam na początku, duże kluchy. Taki ma być kartacz. Oczywiście wszystko ręką? Znaczy ja też mogę spróbować? Proszę bardzo. Trzeba spróbować.
Nie wiem, czy nie za dużo. Nie. Nie, nie. Tak? Rozklepujemy, wkładamy farsz mięsny, formujemy kartacza. Teraz proszę mnie instruować. Tu szkodeczek tak? Taki, tak, zrobić. Tak mocno, rozpłaszczyć nawet mocno. No, na rękę. Tak, no, całą rękę. O, tak. O, i tak wygląda kartacz. Ten farsz, czy... Kupujemy. Poprawiony. Tak? Tak. Tak, mięsko wcisnąć. I? Dokładnie. I zakleić, dokładnie. Proszę bardzo. Mocno. Pani kartacz jest taki bardziej foremny, ale myślę, że jeszcze... Bardzo ładny. Jak pani zrobi z pięć, to będą śliczne. Może ksiądz proboszcz tutaj mnie zatrudni na kuchni. No właśnie. Jak na pierwszy raz, to super. No i teraz wkładamy do wody. Oczywiście do wrzącej wody. Ta woda musi być osolona, czy... Tak, woda musi być osolona. Ziemniak ma to do siebie, że on wpije wszystką sól. No to w takim razie rzucamy nasze kartacze na... Na wrzątek. Wrzątek. I tak przygotowane, przyrządzone kartacze. Gotuje się 45 minut w garnuszku. Teraz musimy odczekać 45 minut, aż nasze kartacze będą gotowe, a ja zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną. Nie to w zimie, ni to w lecie, nie wiem jakie Boże wychowała gołąbeczka w tej ciemnej komorze. Wychowała gołąbeczka w tej ciemnej. Poszła mama do komory, drzwiczki otworzyła, wypuściła gołąbeczka. Ja nie zobaczyła, wypuściła gołąbeczka. Ja nie zobaczyła. On wyleciał i usiadł na dębie, a ja jego pięknie proszę, wróćże mu. Właśnie mija czas przygotowania kartaczy. Proszę bardzo, tak to wygląda po ugotowaniu.
Czy to jest zawsze tak, że podaje się dwa kartacze? To jest... Tak. Tak. Tak, zawsze podaje się dwa kartacze. Proszę bardzo. I to polewamy skwareczkami, tłuszczykiem. Dla dużych. Tak, tak wyglądają kartacze. Myślę, że fani mięsnej kuchni będą zachwyceni, a Państwo, jeżeli mają ochotę skosztować przepysznych kartaczy, zapraszamy właśnie tutaj na Wigry do kuchni klasztornej. Myślę, że Pani Gabrysia i Pani Aneta na pewno przyrządzą przepyszne danie. Każdy program ma swoje ramy czasowe, nasz również, dlatego pomału musimy już kończyć, ale myślę, że na zakończenie ja bym prosiła, żeby jeszcze każdy z Państwa powiedział przynajmniej o jednej rzeczy, dlaczego warto właśnie tutaj na Wigry przyjechać, dlaczego warto ten region odwiedzić. Może od siostry Blanki zaczniemy. Wigry, jak wspomniałam, to serce szlaków papieskich. I chyba to jest takim kluczowym tutaj wezwaniem do osób, które mogą lub też nie mogą, jak wspomniałam wcześniej, wędrować tymi szlakami. Z jednej strony poznawać piękno przyrody, historię, spotkać się z niezwykłymi ludźmi, prostymi ludźmi, którzy tutaj żyją, ale mającymi głębokie wyczucie tego, co w życiu jest najbardziej wartościowe. Z drugiej strony Wigry, serce szlaków papieskich, to też kopalnia głębokiego przesłania, jakie Jan Paweł II zostawił nam i w tajemnicach światła, i w tajemnicach zawierzenia. Zachęcam, żeby każdy, kto tylko może, indywidualnie, czy rodzinnie, czy grupowo, czy w pielgrzymkach, zechciał otrzeć się o tę niezwykłą przygodę duchową. Dziękuję, siostro. Pan Maciej? Wigry urzekają nie tylko pięknym miejsca, ale też urzekają gościnnością ludzi. Urzekają tym traktowaniem właśnie przyjezdnych, którzy tutaj trafiają, i tradycje turystyczne, tradycje odwiedzania są bardzo odległe. W związku z tym i traktowanie i podejście miejscowych ludzi do przyjezdnych, którzy tutaj przyjeżdżają z Polski, ale i również z zagranicy, jest, myślę, że szczególne, i każdy, kto był w tych stronach, wie, jak gościnni są tutejsi mieszkańcy. Księże Darku? To, co mi nasuwa się jako zaproszenie, to przede wszystkim na przykład udział w warsztatach fotograficznych połączonych razem z rekolekcjami duchowymi. Piękno przyrody sprawia, że można naprawdę odkrywać jakby fotografię na nowo. Te warsztaty prowadzi pan Piotr Malczewski. Natomiast przy okazji można poczuć też ducha modlitwy z historii ojców Kamedułów. Godzinę czytań o 3:45 odmawianą na przykład w kościele, a potem dodatkowo zajęcia właśnie z fotografii nad ranem o wschodzie słońca. Myślę, że właśnie takie głównie atrakcje, gdzie człowiek czegoś się uczy, ale przede wszystkim też odkrywa Pana Boga na nowo, są chyba największą zachętą, aby tutaj przybyć. Kolejna osoba. Ja oczywiście nawiążę do muzyki. Cisza, która tu panuje, oczywiście nie jest już tak sterylna jak przed laty. No, cywilizacja dociera wszędzie, i to nieubłagany sposób. Natomiast generalnie jest to miejsce, w którym poprzez takie wyciszenie się wewnętrzne można posłuchać muzyki i przede wszystkim jej doświadczyć. Chcę nawiązać do tego chorału, którym warto być w tej grupie, warto to przeżyć. No i przede wszystkim warto uczestniczyć czynnie w takim spotkaniu. Dziękuję. Jak Państwo przyjedziecie na Suwalszczyznę, nie musicie się obawiać i myśleć o zapleczu turystycznym. Tutaj wszystko na miejscu znajdziecie. Przy klasztorze jest bardzo piękna, malowniczo położona przystań kajakowa. Nie tylko kajakowa, bo również przystań dla jachtów. Tutaj jachty mogą podłączyć się do energii elektrycznej. Również oprócz jachtów można wypożyczyć deski windsurfingowe i spróbować swoich umiejętności. Oprócz tego dysponujemy autokarami, busami. Sprzęt ten możemy dowieźć w dowolne miejsce. Myślę, że będziecie Państwo zadowoleni. Warto dodać, że Wigry są zawsze po drodze. Po drodze były w czasach historycznych, kiedy biegł tutaj szlak z Prus
na Litwę, tutaj zresztą niedaleko Wigier, jest brud na rzece Czarnej Hańczy. Teraz na tym brodzie jest zbudowana dogodna kładka dla turystów, ale warto wiedzieć, Wigry są zawsze po drodze. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za zaproszenie tutaj na Wigry. A na zakończenie naszego spotkania przenieśmy się nad Czarną Hańczę, niedaleko jeziora Wigry, gdzie mieszka człowiek, który piękno tego malowniczego krajobrazu utrwala na fotografii. Znajdujemy się w galerii pana Piotra Malczewskiego, podróżnika, fotografa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Oprócz tego, że robi pan zdjęcia, również organizuje pan warsztaty fotograficzne, dzięki którym pomaga jakby pan młodym ludziom uczyć się tej pięknej sztuki. Tak, ja im pomagam i oni mi pomagają. Ja się też coś zawsze uczę od uczestników warsztatów. Warsztaty fotograficzne organizuję już od ponad 10 lat. Właściwie dokładnie 10 w tym roku mija i odbywają się one zarówno tutaj w Budzie Ruskiej u mnie, jak i będą się odbywać też w pokamedulskim zespole klasztornym w Wigrach w miesiącach jesiennych, zimowych, no i tutaj też letnich. No i na te warsztaty przyjeżdżają początkujący amatorzy, pasjonaci fotografii, którzy chcą czy zgłębić tajniki, czy zacząć od zupełnego początku naukę fotografii, zarówno tej technicznej, jak i tej uwrażliwienia się i szeregu tych różnych aspektów, z którymi związana jest fotografia. A czym różnią się te warsztaty od innych, które są oferowane w całej Polsce? No przede wszystkim to, że jest to Suwalszczyzna, piękny pejzaż, architektura w postaci Wigier czy innych elementów architektury tu w okolicy, jezioro Wigry, Czarna Hańcza, a także to, że część z tych warsztatów kończy się wystawą od razu po warsztatach fotograficznych, tak jak tutaj zresztą widać w galerii. Fotografuje pan przez cały rok. Która z pór roku jakby jest taka pana najbardziej ulubiona? Lubię wszystkie pory roku, ale najbardziej chyba zimę, gdyż oczywiście tą śnieżną, mroźną, najfajniej jak jest jeszcze słońce. I przede wszystkim dlatego, że jest cicho. Nie ma ludzi w ogóle w terenie, ponadto zamarzają Wigry. Chodząc po nich, po tafli lodu czy po Czarnej Hańczy, o ile zamarznie we fragmentach, tworzą się przeróżne światy w samym lodzie tylko patrząc. No i oczywiście to wszystko, co ogląda się w ciągu wiosny, lata i jesieni, zmienia się poprzez tą białą szać, szron i śnieg. I te same miejsca stają się oczywiście zupełnie inne. Pana zdaniem, jakie jest najpiękniejsze miejsce na Wigrach, abyśmy mogli je polecić naszym widzom? Oczywiście myślę, że klasztor wigierski, który jest pięknym miejscem architektonicznie i przyrodnicze i duchowo, jest istotnym miejscem tu na Suwalszczyźnie i najwięcej osób odwiedzających Suwalszczyznę trafia właśnie najpierw do tego miejsca. No i w całe brzegi jeziora Wigry i Czarnej Hańczy, nad którą się zresztą teraz znajdujemy akurat. Podobno na pana terenie znajduje się również ruska bania. Czy moglibyśmy pójść zobaczyć, co to jest i jak wygląda? Tak, rosyjska czarna bania, zwana też czarną bajnią tutaj, czyli łaźnia. Odczuciowo jest to trochę inaczej niż sauna, żebyśmy nie mylili. No i czarna bania różni się tym od białych bań, że czarna bania nie ma komina. Więc dym, którym ogrzewa się kamienie, czyli ogniskiem, ucieka przez drzwi i okna, stąd ściany, sufit są czarne, stąd nazwa czarna bania. No i do tego oczywiście jest wiennik, czyli witki brzozowe albo brzozowo-porzeczkowe, czy brzozowo-dębowe, które służą do masażu i do okładania się, jak to niektórzy mówią, żeby wypocić z siebie złe toksyny i oczyścić duszę, jak to kiedyś mówili starobrzędowcy, którzy mieszkali w tym miejscu przede mną.
Panie Piotrze, udało nam się rozpalić już ruską banię. Jakie właściwości ma ta bania? No, wędzarnice przede wszystkim. Czarna bania, jak widać, dym się za nami unosi, ponieważ nie ma tu komina i sufit, ściany są czarne przez dym, który uchodzi przez drzwi czy okno, jeśli się je otworzy. Ja nie otwieram okno, tylko przez drzwi, więc wychodzi. No i stąd nazwa czarna bania albo czarna bajnia. I po nagrzaniu tego dużego paleniska kamieni wyciąga się żar, zostawia, żeby trochę wywietrzało, chociaż wszystkiego zapachu się nie wygoni i po wyjściu człowiek pachnie jak dobra wędzonka, że psy i koty się później... Przynajmniej jest zakonserwowany. Zakonserwowany, psy i koty się oglądają później dobrze za człowiekiem. No ale wracając do właściwości, no to tak jak wiadomo, dla wielu działa to zdrowotnie, mianowicie wypaca się toksyny. Człowiek wypoczywa i psychicznie, i fizycznie w takiej bani, pobudza to krążenie i cały ten garść krwionośny pracuje solidnie, a także powoduje uodparnianie organizmu na przeziębienia chociażby, czy na inne choroby. Oczywiście jeśli się po nagrzaniu w takiej bani pobiegnie do rzeki i wskoczy bez względu na porę roku, czy to zima, czy to lato, oraz potem winniki, czyli witki brzozowe, czy brzozowo-porzeczkowe, czy brzozowo-dębowe. Do tego mieszanka ziołowa może być w wiadrze czy w beczce, żeby polewając na kamienie, czy też masując, jeszcze te zioła dodatkowo działały na skórę, na organizm. I wówczas się dopiero wypaca te solidne nawet 1,5 litra potu przy takich 2 godzinach czy 2,5 godzinach baniowania. No i oprócz tego jest przyjemność ogromna z tej kąpieli czy z tego baniowania. Panie Piotrze, serdecznie dziękujemy za gościnę. A Państwu dziękujemy już za uwagę. Czas naszego spotkania, naszej wędrówki po Wigrach dobiega już końca. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do odwiedzenia tego malowniczego zakątku naszej ojczyzny.